W sobotę 10 października Zgierski Boruta pojechał do Kleszczowa, gdzie w ramach 13. kolejki 4. Ligi Łódzkiej zmierzył się z tamtejszym Omegą. W składzie drużyny Radosława Koźlika zabrakło kontuzjowanego Dominika Kowalskiego. Jego miejsce zajął młody wychowanek Boruty Karol Pawlikowski. W związku z tym, że powiat bełchatowski znalazł się w strefie czerwonej, jeśli chodzi o pandemię koronawirusa, zawody odbyły się bez udziału publiczności. Tego samego dnia, tylko wcześniej, swój mecz rozgrywały rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego. W tym spotkaniu padł remis 1-1 i Zgierzanie stanęli przed szansą awansu na pozycję lidera rozgrywek. Wystarczyło tylko wygrać mecz w Kleszczowie. Od początku zawodów to jednak zawodnicy trenera Jacka Bernsteina byli aktywniejsi i stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji bramkowych, ale strzały Pawła Kowalskiego czy Mateusza Roczka nie znalazły drogi do bramki. Boruta odpowiedział dopiero w 16 minucie gry, ale strzał Michała Madejskiego został zablokowany, a Oleksij Najdyszak nieczysto trafił w piłkę. W 24 minucie natomiast strzał z rzutu wolnego Bartłomieja Zielińskiego obronił Dominik Wężyk. Końcówka pierwszej połowy należała już do zawodników gości. W 41 minucie ładnym strzałem na bramkę Pawła Wiśniewskiego popisał się Marcin Pękała, a strzał Patryka Pietrasiaka był minimalnie niecelny. Wreszcie w doliczonym czasie gry szybki atak Boruty zakończył się powodzeniem. Z prawej strony boiska dośrodkowanie Jakuba Fudały na bramkę zamienił Oleksij Najdyszak. Po pierwszej połowie prowadzili goście 1-0. W tej części gry więcej sytuacji bramkowych stworzyli sobie zawodnicy Omegi, ale bramkę zdobył Boruta. Oleksij Najdyszak 0-1. Omega Kleszczówka, Boruta Zgierz. W drugiej połowie to Zgierzanie wyglądali lepiej. W 57 minucie strzelał Jakub Fudała. Ale w tej sytuacji chyba za bardzo się pospieszył. Jego strzał był niecelny. Chwilę później znakomitą sytuację miał Patryk Pietrasiak, ale w bramce dobrze spisał się Paweł Wiśniewski. W 63 minucie niezawodny jak dotąd stoper Boruty Damian Bierżyński niedokładnie podawał do Kamila Andrysiaka. Piłkę przejął Robert Tomasz, który uderzył z dystansu. Ten strzał obronił jeszcze Wężyk, ale dobitka Krzysztofa Kowalskiego dała gospodarzom wyrównanie. W 65 minucie gry trener Radosław Koźlik zdecydował się na zmianę. Jakuba Fudałę zastąpił debiutujący w barwach Boruty wychowanek ŁKS, ostatnio grający w Nerze pod Dębice, Beniamin Ton. Wynik remisowy nie zadowalał piłkarzy Boruty. Do końca zawodów prowadzili otwartą grę, dążąc do zwycięstwa, ale jednocześnie narażając się na groźne kontry. Swoje szanse mieli Patryk Pietrasiak, Kamil Andrysiak, czy w doliczonym czasie gry Kacper Cebulski, który przewrotką próbował zaskoczyć golkipera gospodarzy. Mecz zakończył się jednak wynikiem remisowym 1-1. Tym samym Boruta nie wykorzystał szansy awansu na pozycję lidera tabeli.